W kolejnym odcinku Piłkarski Świat i nie tylko gościmy Damiana Szyprutowskiego. Witam serdecznie. Możemy zaczynać? Możemy zaczynać. Jest kilkanaście pytań. Tylko trzy razy można użyć pomidora. No to jedziemy. Gra w drużynie na pozycji środkowego ofensywnego pomocnika. Mój ulubiony numer na koszulce to 7. Moja ksywka w drużynie i skąd się wzięła? No, tych ksywek jest też sporo, ale ta najpopularniejsza to jest Mały. Od tego, że zawsze byłem najmniejszy w drużynie, no i tak już zostało. Moja piłkarska mocna i słaba strona. Mocną mogę powiedzieć, że to będzie dribbling, a słabszą stroną to niech będzie lewa noga. A nie główkowanie? Nie, z główki też kilkukrotnie się udało się iść w bramkę, także wybieram lewą nogę. Na co liczę w tym sezonie? Liczę po cichu na baraże, a że w barażach uda się awansować do pierwszej ligi. Kto w tym sezonie awansuje, a kto spadnie w Ewinet drugiej lidze? No to będzie Stal Rzeszów, Chojniczanka, Chojnice i Radunia. A kto spadnie, nie podejmę się tego, żeby oceniać, bo dopóki piłka w grze, to wszystkie zespoły mają szansę i to się okaże dopiero w maju. Najlepszy obecnie piłkarz w drugiej lidze i dlaczego on? To jest ciężkie pytanie, ale jeżeli miałbym kogoś wybrać, to naprawdę podobał mi się Bartłomiej Poczobut ze Stali Rzeszów, jak z nami grał i postawię na niego. Najlepszy piłkarz, z którym i przeciwko któremu grałem w karierze, to jeszcze jak byłem w Lechii, jeszcze jak byłem młodym zawodnikiem, graliśmy taki mecz z Villarrealem i to chyba będzie zdobywca Mistrzostwa Europy Santi Cazorla. To naprawdę było widać, że to jest piłka z dużej klasy. Który z zawodników jest najlepszym moim kumplem? No, tych klubów też kilku miałem w swojej przygodzie. Mam tych znajomych, mam tych kolegów i nie chciałbym tutaj jednego tego wymieniać. Bym mógł ściągnąć jednego piłkarza do Radunii, to byłby to. Ale piłkarz zagranicy czy dowolny, Polski? Dowolny, byle grający jeszcze. Grający, no to wybieram tego, który odebrał wczoraj złotą piłkę, to będzie Lionel Messi. Najlepszy trener, z którym dotąd pracowałem. Postawię tu zdecydowanie na Adama Noconia z Olimpii, bo pod jego wodzą miałem najlepszy ten okres w swojej przygodzie z piłką i postawię na niego. Mój najlepszy mecz w karierze i dlaczego? To będzie mecz w barwach Olimpii Elbląg w Legionowi, z Legionowią i strzeliłem tam 3 bramki. Także wybieram to spotkanie i w tym meczu jeszcze grał Radek Stępień i Kasper Tułowiecki, obecnie koledzy z drużyny z Radunii. Czyli liczymy na replay w barwach Radunii. Oby tak było. Jakiej innej drużynie kibicuję w Polsce? To jest ciężkie pytanie, bo tej polskiej piłki może na poziomie ekstraklasy czy pierwszej ligi nie oglądam, ale jeżeli mam to wskazać, to niech będzie Lech Poznań. Której zagranicznej drużynie kibicuję? Oczywiście FC Barcelona. Która liga na świecie jest według mnie najmocniejsza? Premier League. Najlepszy aktualnie grający piłkarz na świecie? Stawiam również na Argentyńczyka, czyli Lionela Messiego. Najlepszy piłkarz w historii futbolu w ogóle? No to jest ciężkie pytanie, bo nie oglądałem tych spotkań z lat 70., 80., gdzie też podobno byli zawodnicy top, ale postawię na Ronaldinho, bo wspaniale się oglądało jego popisy z piłką przy nodze. Najlepszy trener piłkarski? Nie wiem, no ale ja bym chciał pracować na pewno z Pepem Guardiolą. Największe marzenie piłkarskie? No, zagrać z orzełkiem na piersi, czyli w reprezentacji Polski. Moje największe marzenie niezwiązane z futbolem to po prostu być zdrowym, bo ostatnio mnie te kontuzje często prześladują i jak będzie zdrowie, to będzie tak naprawdę wszystko. Jakie mam hobby poza piłką? A to wiem, że na pewno Kasper Tułowiecki się uśmiechnie, bo jestem zapalonym wędkarzem i lubię w wolnym czasie powędkować, także będzie to wędkarstwo. Ulubione kluby i dyscypliny poza piłką nożną. Można powiedzieć, że to co leci w telewizji, to czy to jest jakaś lekkoatletyka, NBA czy siatkówka, to lubię obejrzeć.
A kluby to tylko i wyłącznie zostaje Barcelona. Ulubiony film, książka i zespół muzyczny. Film. Ciężko film. Ale film podobał mi się Rocky. Książka. Która część? Pierwsza. Książka. Nie będę tutaj ściemniał, za dużo nie przeczytałem, także ciężko. A zespół muzyczny, to co wpadnie w ucho. Ulubione danie i co sam mogę przygotować w kuchni. To danie również postawię na pizzę, a przygotować to myślę, że spaghetti nie będzie jakimś wielkim problemem dla mnie. Jak oceniasz rundę jesienną zarówno pod kątem indywidualnym i drużynowym? To może zacznę pod kątem indywidualnym, to myślę, że zawodnika ofensywnego się rozlicza z tych bramek i z asyst, że nie są jakieś to fantastyczne liczby w moim wykonaniu, ale na to, co dostawałem szans, myślę, że to jest wynik umiarkowany i liczę, że w rundzie wiosennej pociągnę te liczby. A drużynowa, myślę, że każdy by wziął ten wynik w ciemno, co jesteśmy na miejscu barażowym, ale wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i na wiosnę chcemy powalczyć o coś więcej. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy.